Środek nocy jest, 23:45 prawie, a u mnie dalszy ciąg propagacyjnych cudów. Popatrzcie, co się dzieje. Przy krótkim podaniu nośnej z szumem. To jest na częstotliwości przemiennika Gorzowskiego. Jak krótko nacisnę nośną, odzywa się przemiennik. Taki w lekkim szumie, ale to nie jest gorzowski przemiennik. Bo gorzowski przemiennik odezwie się jak dłużej podam nośną. Bez szumu. I z Rogerem. I na dłużej się wzbudza. Bez Rogera, z szumem. I na znacznie krócej się wzbudził. To jest jakiś niemiecki przemiennik. Niestety nie mogę go znaleźć. Co to za gagatek? Według przemienniki.net, która jest już dość nieaktualna, to nie ma nic po tamtej stronie na tyle blisko, żeby mogło być tak dobrze odbierane. Skąd wiem, że niemiecki, a nie polski? Bo przed chwilą bardzo mocno piłowało go dwóch Niemców. Chyba przez godzinę rozmawiali. Ale niestety nie udało mi się wysłyszeć żadnego znamiennika. To znaczy inaczej, wysłyszałem go, ale nie zdążyłem rozszyfrować, odebrać, bo znamiennik jest wysłany kodem Morsa, a gorzowski przemiennik ma zapowiedź słowną. Może się teraz uruchomi? Nie. Ale na gorzowskim przemienniku jest zapowiedź witaj na przemienniku, takim kobiecym głosem. A tam były znamienniki wysyłane kodem Morsa. Niestety nie byłem w stanie ich odebrać. Za daleko byłem, jak je usłyszałem. Tak więc tak. Co jeszcze dzisiaj było ciekawego? Odbierałem przemiennik. Zaraz muszę sobie przypomnieć jego znamiennik. Ale to był prawdopodobnie zaraz moment, Czechy jeszcze muszę sobie tu uruchomić. Tak. O. No właśnie, to był jego znamiennik. Oskar Kilo 0 Bravo prawdopodobnie. Bo on jest na tej samej częstotliwości, co chyba Zielonogórski. Brawo, chyba tak, chyba to był... Nie! To był Oskar Kilo 0 Charlie. Bardzo słabo go odbierałem na częstotliwości chyba Zielonogórskiego przemiennika. Jednak byłem w stanie wysłyszeć, że rozmawia się tam po czesku. A co najśmieszniejsze, ten przemiennik jest 300 km ode mnie. Tak więc tak, takie propagacyjne cuda. Dobranoc.